Najpierw były pojedyncze reportaże, na które trafiałem wyjeżdżając do Rosji. Na przykład reportaż terrorysta, zakładnik honoru, napisany przez Kasulnikowa. Wydarzenie, które było opisywane zresztą w polskich mediach. Połowa lat 90. Przedszkole na Białorusi. Do przedszkola wchodzi człowiek z aktówką, w której jest bomba. Bierze zakładników. Na zakładników bierze dzieci i przedszkolanki. I żąda tylko jednej rzeczy. Żąda spotkania z mediami. Zamiast mediów przyjeżdżają przebrani oficerowie KGB. Jeden z tych oficerów w ostatniej chwili, kiedy terrorysta, czyli Ziulkow, orientuje się, rozpoznaje podstęp, wtedy oficer KGB strzela mu w głowę, łapie tę aktówkę i wyrzuca ją, bomba wybucha dopiero na zewnątrz. To wydarzenie to jednak początek, to nie koniec, to dopiero początek całej opowieści. Kasulnikow, a więc autor tego reportażu, próbuje zrozumieć, co jest pod powłoką tego wydarzenia medialnego. Dlaczego ten człowiek wszedł do przedszkola? I to, co odkrywa, przypomina fabułę XIX-wiecznej telenoweli. Otóż Ziulkow miał siostrę. W tej siostrze jeszcze w latach szkolnych kochał się pewien chłopak. Nieszczęśliwie ona go wyśmiewała, odrzucała. W związku z tym chłopak później ożenił się z inną kobietą, zmusił ją do aborcji, rozwiódł się z nią. Znowu przyszedł do siostry Ziulkowa. Znowu jej się oświadczył, ta znowu bardzo okrutnie go potraktowała i wyśmiała. Postanowił się więc zemścić, ale nie na obiekcie swojej niespełnionej miłości, a na jej bracie, czyli właśnie na Ziulkowie. Korzystając ze znajomości, zamknął go w szpitalu psychiatrycznym. Rodzina odszukała Ziulkowa dopiero po kilku tygodniach. Wyszedł jednak już z fałszywą diagnozą głębokiego alkoholizmu. I od tego momentu zaczyna się kilkuletnia walka, próba oczyszczenia honoru. Pisze do mediów, wysyła listy, bezskutecznie. Jak pisze autor reportażu, media w tym czasie najpierw były zainteresowane odzyskiwaniem niepodległości przez Białoruś, potem ponowną integracją z Rosją, a sprawy małych ludzi, małego człowieka zostały pozostawione Gogolowi i XIX-wiecznym pisarzom. W związku z tym Ziulkow spróbował stworzyć wydarzenie medialne, stworzył event, stał się terrorystą. Historia skończyła się, tak jak wiemy. Ten reportaż był dla mnie początkiem poszukiwań. Trafiałem na kolejne i zaczynałem coraz bardziej rozumieć, że dziennikarstwo rosyjskie jest fascynujące, ale w odmienny sposób niż zwykliśmy to sobie wyobrażać. To znaczy to, co zaczęło mnie fascynować w reportażu rosyjskim, to nie jego powiązania z Kremlem, uwikłanie w politykę, czyli to, o czym zwykle się mówi w przypadku dziennikarzy rosyjskich, ale świetne przygotowanie warsztatowe, duża świadomość tradycji literackiej, nawiązywanie do literatury, misja społeczna, etos inteligencki. Te wszystkie rzeczy, których poszukiwałem i których uczyłem się na rosyjskim reportażu, kiedy sam zaczynałem pisać teksty dla polskich gazet. Szukałem dalej. Zacząłem pisać o tygodniku Aganiok. Szukałem tam gatunków reportaż, ocierk, czyli szkic. To, co opisałem w tej książce, to z jednej strony takie reportaże jak reportaż Kasulnikowa, z drugiej strony to także świadectwo zanikania, przemiany i zanikania tego reportażu, ale nie z powodu nacisków politycznych, tylko nie tylko politycznych, ale w dużej mierze także tych marketingowych, z powodu strachu i bardzo prostych chwytów marketingowych, produkowania tanich produktów, łatwiejszych, bardziej zestandaryzowanych niż reportaż. Z czasem więc reporterzy zaczynają pisać oprócz zamiast małych ludzi zaczynają pisać o nowych ruskich. Później piszą o skorupie PR-owskiej, która ich przygniata i artykułują swoją frustrację bezpośrednio w gazetach. Później przestają pisać w ogóle. Tygodnik Aganiok znika, ostatnio pojawił się na nowo. W małym stopniu jednak przypomina to, co widzieliśmy wcześniej. Na zakończenie, mam nadzieję, że ta książka, mimo że mieści się w dyskursie akademickim, będzie ciekawa nie tylko dla wąskiego grona medioznawców. Mam nadzieję, że ta książka jest również szansą na ukazanie takich obszarów Rosji, których zwykliśmy nie dostrzegać.
na ukazanie Rosji poprzez reportaże, ukazanie jej oczami miejscowych dziennikarzy rosyjskich. Jędrzej Morawiecki, Mały Człowiek o współczesnym reportażu w Rosji.